Jak roztwór, Delbet, pokonał mój ból. Historia choroby i powrotu do zdrowia, ojca Benos Hor, z zakonu jezuitów, w São Paulo w Brazylii, profesora fizyki, chemii i biologii. Poniższą relację ojca Beno, dla Akademii i Długowieczności opracowano w 2010 roku. Mam teraz 61 lat. Przed 10 laty pojawiły się pierwsze silne bóle lędźwiowe, diagnoza lekarska, zwapnione wyrostki kręgowe, popularnie nazywane dziobami papugi. Niestety, brak skutecznych metod leczenia tego schorzenia. Można jedynie ulżyć w bólu poprzez zażywanie silnego środka przeciwbólowego, na przykład ketanolu. Coraz bardziej dokuczał mi ból prawej nogi. Patrząc wstecz pamiętam, jak ból nasilał się, gdy wstawałem rano. Bardzo dokuczliwe było mrowienie wzdłuż całej nogi, aż do stopy. Ból nieco malał, gdy wstawałem i chodziłem. Było to wynikiem ucisku wyrostków na trzeci krąg lędźwiowy. Odprawiając poranną mszę, starałem się jak najczęściej siedzieć. Było to bardzo uciążliwe. W latach 70. byłem zaangażowany jako specjalista do budowy systemu radiotelefonicznego na małej wysepce Harajdo. Zdecydowałem się na wyjazd, który wcześniej wielokrotnie odkładałem ze względu na stan zdrowia. Jadąc tam, przekonywałem siebie, że na tej wyspie wiecznej wiosny odzyskam zdrowie. Niestety, ból zwyciężył. Zrezygnowany musiałem wrócić do Florianopolis. Dzioby papugi dokuczały coraz bardziej. Zalecono mi terapię, polegającą na serii i zabiegu ultradźwiękowych. Efekt? Niestety, bez efektu. Nie mogłem spać na plecach. Jedyną pozycją, w której ból był do zniesienia, była pozycja siedząca na twardym krześle. Nieraz zasypiałem i spadałem z krzesła. Poszukując wygodnej pozycji do przespania, znalazłem jedyną, embrionalną, zwinięty w kłębuszek, jak przysłowiowy kotek. Ból nasilał się. Nie czułem ulgi w żadnej pozycji. Nie mogłem stać, chodzić, ani siedzieć. Gorąco prosiłem Boga o ulżenie w cierpieniu, choć wiedziałem, jak On cierpiał na krzyżu. Ale ja jestem tylko szarym człowiekiem. Zdesperowany, pojechałem do Porto Alegre, na kongres naukowy jezuitów. I tu, chyba dobry Bóg mnie wysłuchał, spotkałem ojca Juareza, który widząc moje cierpienie, zasugerował mi prostą terapię. Wspomniał o dużej skuteczności roztworu chlorku magnezowego, określanego roztworem Delbet. Jezuita, ojciec Puig, którego matka cierpiała na taką samą dolegliwość co ja, opisał go w swojej książce. Czyżby banalny roztwór Delbet, czyli roztwór chlorku magnezowego, miał ulżyć moim wielkim cierpieniom? Podczas gdy współczesna medycyna była bezsilna, nie miałem nic do stracenia. Prócz nadziei. Wróciłem do Florianopolis i rozpocząłem kurację. Roztwór Delbet uzyskałem rozpuszczając całą buteleczkę, 33 gramy chlorku magnezu, w 1 litrze wody. Zażywałem jedną dawkę, 100 ml, rano i wieczorem. Zacząłem być coraz bardziej sprawny. Po 20 dniach kuracji obudziłem się, nie połamany, a tylko obolały. Jednak przy chodzeniu, ból nadal dokuczał. Po 30 dniach, o cudzie. Mogłem wyciągnąć się na łóżku, bez bólu. Po 40 dniach odczuwałem przy chodzeniu, jedynie lekki ciężar w nodze, ale o bólu zapomniałem. Po 10 miesiącach, mogłem zginać się jak wąż. Chlorek magnezowy wypłukał wapń, likwidując dzioby papugi, i umieścił wapń w odpowiednim miejscu organizmu. Mój puls, który był dotychczas na poziomie 40 uderzeń na minutę, wrócił do normy. Badania krwi nie wykazują wysokiego poziomu wapnia. Krew stała się bardziej płynna. Zniknęły dręczące mnie dotychczas bolesne kolki wątrobowe. Pytano mnie, co mnie tak odmłodziło? Stałem się jak dawniej sprawny i pełen życia, którego radość odzyskałem. Spotkałem później wielu ludzi, cierpiących, jak niegdyś ja. Byłem szczęśliwy, że mogę im pomóc. Do zakonu jezuitów, w którym służę, przychodziły całe wycieczki. Tu uzyskiwali pomoc cierpiący na artretyzm i zwapnienia kręgosłupa oraz żył. Przekazywałem im wiedzę, którą uzyskałem od ojca Juareza.
Wyjaśniałem, że chlorek magnezowy przyjmowany w postaci roztworu Delbet zrównoważa poziom minerałów w organizmie, które są jego duszą. Wyjaśniałem jego funkcję w eliminacji kwasu moczowego z żył oraz zwapnień w arteriach, oczyszczania krwi, właściwego odżywiania mózgu, a co za tym idzie, opóźniania starzenia się organizmu. Po 40 roku życia nasz organizm, naturalną koleją losu, coraz częściej przysparza nam problemów bólowych. Aby wejść w lepszej kondycji w drugi wiek, niezbędnym staje się wzbogacić nasz organizm w magnez. Wspaniałym źródłem może okazać się mój wybawiciel, chlorek magnezowy, w postaci roztworu Delbet. Niejaki dr Nordhschel, zainteresowany roztworem Delbet, robił badania ukazujące szybki wzrost poziomu magnezu we krwi, po zastosowaniu kąpieli tak stóp, jak i całego ciała. Tyle, relacja ojca Beno. Zainspirowany powyższą relacją, lekarz Jan Pokrywka z Kłodzka, w swojej praktyce, z podobnymi wynikami, stosuje analogiczne kuracje u swoich pacjentów. Produkowany we Włoszech magnez do roztworu, Delbet, jest dostępny w buteleczkach po 33 gramy. Można go zakupić drogą internetową za kwotę około 45 zł wraz z przesyłką. Na miesięczną kurację trzeba go 3 takie buteleczki. W związku z tym, że skromnie uposażeni pacjenci nie zawsze mogą pozwolić sobie na sprowadzenie oryginalnych buteleczek magnezu Delbet, w Polsce istnieje możliwość nabycia tej samej substancji w dogodniejszej cenie. Kupimy ją pod nazwą chlorek magnezu, czysty do analiz. Można dostać te substancje w opakowaniach 80-gramowych za kwotę 20 zł. Jest to dawka do doustnego przyjmowania, w zalecanych przez ojca Beno ilości, starczająca na około miesiąc. Doktor Pokrywka zaleca swoim chorym rozpuścić całe 80 gramów w 3 litrach wody przegotowanej i wypijać codziennie po 100 do 300 ml, zależnie od intensywności bólu. Zaleca takie postępowanie od 1 do 10 miesięcy. Zdarza się, że magnez działa przeczyszczająco. Jeśli wystąpi ten problem lub magnez jest słabo przyswajalny, zaleca się równolegle lub zastępczo stosowanie codziennych kąpieli stóp oraz nacieranie skóry obolałych okolic. Poleca się również stosowanie roztworu chlorku magnezu pod postacią oliwy magnezowej w aerozolu. Stosując ją na okolice pach i pachwin, uzyskuje się działanie dezodorantu i dodatkowo efekt podniesienia higieny tych okolic. Historia choroby i powrotu do zdrowia ojca Beno nie poszła w zapomnienie. Przyczyniła się do poprawy zdrowia znaczącej grupy pacjentów, korzystających z leczenia w praktyce lekarskiej doktora Pokrywki. Jest też cenną zdobyczą, zręcznym środkiem, utworzonej przez doktora Akademii Długowieczności.